Siemano, po Krakowie i po Warszawie czas na wielki test barów mlecznych w Poznaniu, oczywiście z bandurą. Witam serdecznie, siemano. No i zobaczymy, co tu warto zjeść, co nie, co jest dobre, co nie. Oglądajcie. To nie mogłeś wybrać lepszej osoby, nie? No. Testowania żarcia. Ja wiem, bo ty możesz zjeść po prostu cały stary bar mleczny. Jestem w takiej formie, że mogę zjeść w czterech barach mlecznych. No to co, wchodzimy do Skaboszczaka u dziadka. Pierwszy bar mleczny, kurde, 3000 opinii, 4,6. Ja dałem tutaj, tu jest naprawdę... No takie są kotlety. Okej, okay, no to wchodzimy, chodźcie. No powiem ci, dużo zapłaciłem. Ile zapłaciliśmy? 106. Oceniamy zawsze to właśnie, czy jak ja to mówię, dupcy olejem, no to tutaj dupcy olejem, no. Że wychodzisz, to trzeba się dobrze psiknąć jeszcze potem perfumkami. Ja ci powiem tak, no? Jeżeli chodzi o mnie i moje rosoły, tak, to ja zawsze mam więcej magi niż rosoły. Tak, jest magowanko. Dobra, no to jedziesz. Weźmy może najpierw wody trochę. O kurde, no, okej. Okay. O kurde. Nie trzeba mali. Może troszkę. Nie, rosło jest mocno. Patrzcie, ile tych serwetek zostało wziętych. Okej, okay, wkładka. Bardzo dobry rosół. Po prostu bardzo dobry rosół. 11,50 chyba. To jest dużo jak na zupę. Mógłbym go jeść codziennie, ale trochę jest drogi. 30 zł schabowego, nie? Bo to musimy 3 schabowe, czy ile? Nie. Ja myślałem, że to gdzieś 3 schabowe. Dlatego jest duża cena, o to mi się dziwiłem. Dobra, jest drogo. Wydaje mi się, że on naprawdę będzie najdroższy ze wszystkich barów. Tak myślę. A zobaczymy w dalszej części materiału. Ale słuchajcie, ogólnie długo już czekamy na drugie danie, czyli jest to pewność, że jest sobie na miejscu. O kurde. Kopytka są to. No ale nie spotkałem się nigdy, żeby kopytka były w ogóle z tym. Kapustą. Kopytka zawsze się jedzie z kapustą zasmażaną i z kwiatkami. Nigdy w życiu nie jadłem. No to chyba w Poznaniu. Ej, u was się też je gołąbki z jajkami chyba, tak? No tak. U was nie? Poznaj się różni. Ej, dobra, ale kopytka wyglądają jak były namalowane. No, bardzo ładnie. Nie? W ogóle tak, pierogi są absurdalnie wielkie, są ogromne. Patrzcie go pieroga. Pęknie zaraz. No, no jest i tylko 4, ale to jest tak jakby spokojnie z 10 normalnych. Kapusta zasmażana. Kaśna. Dobra. Dobrze zakwaszona. No dobra, bierzemy tego pieroga. Jest ogromny. Mocne. Czuję mięso z kurczaka. To jest na takie mięsko z rosołku być wyjęte. Jakby to było zmielone to, co było w rosole. I to na plus. Bardzo lubię skwarek smaku. I to jest skwarek miękki. Kurde, bardzo dobre. Będę tu przyjeżdżał z powrotem, nie? No. Mimo, że tu jest dojazd straszny. A my oceniamy bary mleczne. I ten jest super. Naprawdę. Na plus, bardzo dobre. Nie bar mleczny. Cudzysłowiu. Wszystko ręcznie robione. Mhm. Ogólnie farsz jest dość suchy, więc jakbym jadł same te pierogi, same solo, to bym musiał popijać cały czas. A przez to, że ta kapusta jest mokra, to super się to równoważy i wtedy ma to... W ogóle to jest lepsze, faktycznie jest to kapusta. Nie jest głupie tak. Tu jest normalnie obsługa kelnerska. Tak. Aha, no to zmienia postać rzeczy znowu, bo uważam, że ty odbijasz sam. Nie no, jestem zakochany. Rozdupcuj mi ten kompot, jest przepyszny. To jest w ogóle top mojego kompotu, czyli słodki, ale też nie taki zamurujący jakby. Co, jak to smakuje? Nie wiem. Tak jak pierogi były ogromne, tak to są wyjątkowo małe. Czy bym wziął? Wolałbym pierogi. No, pierogi chyba lepiej wziąć. Kurde, kopytka i pierogi tyle samo kosztują i kosztują 20 zł. No. Bardzo dużo. No jak w restauracji. Kopytka jak to kopytka, no... No kopytka. Kopytka, no kopytka, poprawne nie? Kopytka. Kopytka. Drogie, poprawne kopytka, to powiedzmy sobie szczerze. Myślę, że trzeba przejść do... Do króla. Do króla. Dobra, dawaj. Kroimy, nie? Tego króla. Kroimy go na pół. Nie jest to papirus, nie? Nie, no jest git. No? Jest git. Ale powiem ci, jak się nazywa Austria, stolica Austrii, nie pamiętam. Wiedeń. No Wiedeń, no! No właśnie. No właśnie, tak! Wiedeń, ja wiem, że Wiedeń. To jest taka restauracja stara od 100 lat, która serwuje kotlety. No i byłem tam, mega drogie w ogóle i tak dalej. I one są tak cienkie, takie są. No ja wiem. Bo to jest inny styl. Właśnie. No dobra, sprawdźmy tego króla. O kurde, bardzo dobry jest. No nie. Panienka się nie odkleja. Nie jest też za gruba. Trzyma się kupy. 32 zł. No to kurde, stary, to kosztuje tyle, co powiedzmy zestaw maków. Masz ziemniaki, kotleta na cały talerz. No. I czy rodzaj jest surówek? Nie, no moc. Bardzo dobry kotlet. Zobaczmy ziemniaczki. Pyry. Lubię takie pyry. Top. Poprzeczka jest bardzo wysoko no. Tutaj ustawiona, naprawdę. Nie no, zajebiste są. Nie no, top. Teraz suróweczki. O, moja mama robi... Ja***ole. Sorry. Moja mama robi dokładnie w ogóle taką samą surówkę. Dawno nie byłem w domu, aż mi się przypomniał smak domowy. Widzę tu na koteta. Naprawdę warto. Jest pyszny. Jest to. Zamówiłbym tego schaboszczaka z tymi pyrami i bym się narzał. Właśnie, ja bym zjadł to ze smażoną. Bo schabowy powinien być ze smażoną kapustą. A tu jej nie ma. A, że można taki zestaw. A jest taki zestaw. A bez jajka też jest.
No to co można powiedzieć? Bardzo fajny bar, no nie do końca mleczny. Obsługa mówi, że nie chce się nazywać, że bar mleczny, tylko jako taki, no coś pomiędzy restauracją, pomiędzy barem mlecznym. Hybryda, no, z mlecznym, jedzenie nie? przynoszą, ale już odnosisz sam. Olejem dupcy, no. Oj, dupcy, no. Nie no, dla mnie jedzenie top. Bardzo dobre jedzenie. Szkoda tylko tego oleju, nie? No, z tych rzeczy, które jadłem, najbardziej polecę wam kotlet schabowy. Jest super, 30 zł, 32 zł, warto. I ten rosołek pyszny. Ja jakbym miał wybrać, no to też bym wziął schabowego z kompocikiem. Oj, kompocik najedzony, też, tak. Albo też po prostu same pierogi, bo serio mnie urzekły, nie? Czas idziemy na kolejny bar mleczny. Idziemy dalej. Idziemy dalej, dobra. Gideas. O, o, nie, no poszło. Tu. Ej, to jest karbon prawdziwy, to jest. Ale jest pamiątka. Mega. No nic, to co zrobisz? Nigdy nie parkuję przodem. Ja dole, nie. Ej, stary, słowo mi, zemleję zaraz. No nie wiem, no co mam powiedzieć, no zagadaliśmy się. Delikatnie dokładka jest pohaczona. Stało się. Czekaj, czekaj, co jest grane? Bo na Google Mapsie ten lokal nazywa się Domowe Smaki Bar. A tu jest obiad domowy, każdą z wyborna. Słuchajcie, zadzwoniłem tam teraz. Zmodyfikowałem głos, żeby nie było, że to ja. I okazuje się, że... Mega zmieniasz głos. Że to jest ten sam lokal, faktycznie. No nie wiem, dziwna sprawa, trochę. Ocena to 4,1 na 163 opinie. I to jest sieciówka ogólnie. No ja jadłem i on mi smakuje. Nieprzyjemny zapach, jest ryby takie. No to jest taki dziwny. Troszkę, trochę vibe, jest bistro tutaj. I tu mamy inną sytuację, bo inny menu jest jakby na każdy dzień tygodnia. Nie wzięliśmy tu pierogów, bo nie było. No też jedna z rosołów jest pomidorowa, ale no, no nie ma rosołu. 23 zł za komplet. No ale teraz spójrz, jak to wygląda. No nie no, kotlet wygląda dużo gorzej. To co, lecimy z pomidorówką. Pierwsze co zauważyłem, to to, że nie jest ona typowo ani z ryżem, ani z typowym makaronem, tylko z takim... Makaron tłuskowy lub lany. To jest coś tak. Dobra, zjemy. Średnia. W ogóle nie czuć pomidora. Ja ci powiem tak, ona nie jest zła, ta zupa. Mógłbym ją spokojnie zjeść, tylko taka inna trochę. Ja poprzeczkę, powiem ci, zawiesiliśmy chyba tam. W pierwszym. Woda jest, uważam, git, a te kluski takie o. Nie nawet smakuje. Zjadłem po prostu. Wiesz, co chodzi? Czas na czy aby króla. Nie wiem, przecież schodzą będzie git. Jak u babci? Zupełnie inne danie niż tam. Ale czuć, panie lecę bułkę tam to. No, że jest dużo bułki. Bułki. Bardziej tam jajko było czuć. Ale bułka jest tania, czy więcej jest tego taniego. Nie jest on zły ogólnie. Nie, jest, jest, jest dobry. Jest ale nadal bym brał to niż fast food jakby. No, no, ja też, ja też. Dupy u nie urywa, ale najesz się i jest spoko. Na no tak, jest spoko. Tak, cena bardzo dobra. Nie ma ceny, jest git. Tamten dużo lepszy, no ale tamten no, dużo droższy, no. To dużo. Też trzeba powiedzieć. Nie jest też jakiś taki mega cienki, taki ultra. Tamten był grubszy. To wjeżdżasz, płacisz dwie dyszki, masz dwa dania w dyszki. Dokładnie. Jesteś najedzony i zadowolony. I tak bym to potraktował, także jak najbardziej polecamy, a my widzimy się w kolejnym barze mlecznym. Jesteśmy pod barem mlecznym pod arkadami. Niezbyt dobrze oceniany bar mleczny. Przekonamy się, czy te oceny mają odzwierciedlenie. Ta poprzeczka jest tak zawieszona, kurde, no jest mocno. No, ja bym wydaje mi się, że jest bardzo tanie. To jest prawdziwy bar mleczny. Pytanie, czy dupcy? Nie. I tutaj mamy coś ciekawego. Wziąłem to, bo to są przyprawy. I tutaj jest takie. Chciałem, żebyście zobaczyli, że tak to wygląda, to jest fajne. W ogóle bardzo tutaj niemiły gość, nie? Inaczej, jest tu specyficzna klienteria, bym to tak nazwał. Ja myślę, że my dla tych ludzi jesteśmy takimi dziwakami. Tak, myślę, że my tu jesteśmy dziwakami dla nich, dokładnie, że trochę to jest troszkę... Gość, kolorowe włosy, kamera, zaczęli nas komentować. Mamy też deserek tutaj, nie mogę się oprzeć. Bita śmietana z czekoladą i jakiś taki chyba owocowy sos, to będzie fajne. Tu mamy kompocik i uwaga, kompociki białe. Chyba z jabłka, może najpierw sobie spróbujemy. Nie smakuje. Kompocik. Inny. To jest takie zdrowe, fajne, takie fajne. Fresh. Nie chciałbym tego dbać. No, były tylko dwa dostępne, bo pani powiedziała, że kolega dopiero gotuje dalej. Czyli jest tutaj na bieżąco robione, jest to mega fajne. Bedarda. Bardzo miła obsługa, muszę powiedzieć. Tak. Pani przemiła, też pytała właśnie, gdzie to będzie. Ja ładnie powiedziałem, że na kanale, powiedziała, że super. Nie no, mega fajnie. Ciekawe, czy ma taka niska ocena. Mi się też wydaje, że tu młodzi przychodzą. To bo starsi ludzie nie zostawiają ocen. Ja myślę, że będzie lepszy niż poprzedni. Tamten był taki jak z chochli. Po prostu próbuję. Mam wszystko, co powiedziałem. Okropna jest. Głupio mi teraz, że powiedziałem ten kanał, bo te panie to obejrzą. To zupełnie ma smaku. Klimat tu jest fajny. Dla klimatu warto przyjść, ale na pewno nie dla zupy pomidorowej. Gęsta, ale tak w takim złym sensie jest gęsta. Niezbyt ciepła jest, tylko najważniejsze jest to, że nie ma smaku. Panie. To są ruskie? Ruskie? Z mięsem. Ruskie. Trzy są z mięsem, a dwa ruskie. A jakie zamówiłem? Pierogi ruskie. Wygląd. Szpital. Ja to nazywam tak. Bez smaku.
smaku. Bez smaku. Ale także totalnie bez smaku. Nie ma smaku. Lipa. Ciężka lipa. Niestety. Proszę pani, przepraszam. Jedna z gorszych pierogów, jak jadłem. W sensie nie ma po prostu żadnego smaku. Ale wydaje mi się, że z mięsem będzie smakowa tak samo jak z. Mogę tak samo jak z mięsem. Zaraz smaku. Nie no. Dość do tego sera, jest troszkę inny smak, ale generalnie z tych dwóch to lepsze te ruskie już są. No nie no, są lepsze ruskie mięso. Na pierogi nie wbijajcie tu. Ja bym cały czas dziwny posmak tego sera po tych pierogach. Ja też. 27 zł to kosztuje, czyli jest to dużo. Jak kurde? To powinno kosztować 16 zł z maks, na całość. Właśnie jest taka zależność, że właśnie starsi ludzie, chyba wiesz, nie mają Google Mapsa, nie mogą sobie zobaczyć tych ocen i jedzą w tym miejscu, gdzie jedzą od zawsze. To też, no dokładnie. A mają lepsze obok. Kto wie, może kotlet jest jednak pyszny. Poczekaj. Co jest grane, no? To jest guma, stary. Dobra, sprawdźmy. Nie jest złe. A ziemniaki też nie są złe, powiem ci akurat. To jest danie, które mogę zjeść. No to naprawdę jest super ta zupa. Pierogi fatalne, zupa fatalna, a to jest logik. To jest tylko troszkę taniej niż w naszym pierwszym lokalu, czyli gdzie u Schaboszczaka. Gdzie masz kotletek większego niż ten talerz. Tak, a tu pod moim nosem jest to i pachnie to super. Kurde, wydaje mi się, że to będzie w ogóle mega dobre. Lecimy. O, okej. Okay. Dobra, to jest git. To jest totalnie git. Na to przyjdźcie tutaj. Ale tego też nie da się zepsuć. Mhm. 12 zł mogłoby 8 kosztować. No mogłoby. Mogłoby 8. Ale inflacja, inflacja. No tak. Unosi się tutaj w tym obiekcie woń alkoholu. W ten sposób to troszkę rozkmięcie, o co mi chodzi o tym klimacie. Bez kitu. No to lecimy. O, ho, ho, panie, kochany. Dobre, smakuje mi to. Okej. Okay. 48 zł. Uczciwa cena. Uczciwa cena. I teraz stary, powiem ci, o co chodzi. Dlaczego rzeczy słodkie nam smakują, a tamte nie? Ten lokal jest sieciówką Społem. Czyli Społem to jest taka spółdzielnia i to jest taki OG bar myśli właśnie należący do Społemu. I są jeszcze dwa tutaj w Poznaniu też do Społemu należące. I każdy z tych barów, ja to zobaczyłem na necie, jak robiłem research, jest tutaj tak zwana cukiernia ekspresowa. Czyli cukiernia należąca widocznie do tego Społem. I te wyroby cukiernicze są właśnie albo tu, albo centralnie w tej cukierni dające tutaj. To jest jakiś connection, nie wiem, o co chodzi, ale coś tu jest w tym. Santos, Arkady, Kalina Rzepicha, te cztery. To są sieć, tak? Tak. Jest ta sama receptura, tak. Tylko że jest inny kucharz, więc proszę mi tak szczerze odpowiedzieć. No? Bo to wszystko prawie zostawiliście, panowie. Znaczy nie, my to strasznie smakuje. Znaczy, nie, ja powiem tak. No zupa tragiczna, schabowy dobry, pierogi ruskie spoko, mięsem bez smaku. Super były ryż. Perfekcyjny. I deser też bardzo fajny, o tak. O, kompocik w ogóle też pyszny, ale to... To też rzecz gustu, nie? Bo niektórzy klienci chwalą, bo super, bardzo no, no, to nie, to ja tylko mówię mój smak. Można sobie to solić, no. Pewnie, tak, można przyprawić, oczywiście. Widzisz, co to za 26 zł obiad? Dużo czy mało? To sobie pomyśl, jak ty, za ile ty jest. Za 20. To masz odpowiedź gotową. Później jestem kupicy, co? Ja tylko mnie życie zmusiło do tego, że jestem biedny, ale ja sobie nie zasłużyłem na to, że hańbę. Specyficzny klient. Afera? O nic, no bo... W ogóle o nic. Bo tylko powiedziesz, że nie smakowacie zupa. Tak. Słów na pewno. To jest nienormalny dzień, no cholera. No wiadomo, no jeden lubi to, drugi tak. Lubi tamto. No nie każdemu coś przypaści, jak tak, to się tak, mówi, tak? Tak, tak, tak. Ale panie, jak ja mam taką małą emeryturkę, nie mam nawet na podstawowe artykuły, tak jak chleb, żeby kupić sobie, czy ziemniaki, czy coś, bo mnie nie stać, bo nie mam takich pieniędzy. No to dlaczego te objawy dla mnie to jest wspaniała sprawa. Ja panu powiem tak, wiedzmy stąd inny bar, mm-hmm. Gdzie jest taniej i lepiej. No ale, taniej. Ale też na bony od mopsów. Pani tak. Za to nie płaci. Nie, nie, nie. Benery pisiowskie. Jak wam nie smakuje. Ja... A tam przestańcie. No to ma sens, bo tak jak ja płacę sens. I tak, jakby tak samo, no to ja wolę pójść do innego, gdzie jest taniej i ale lepiej. Oczywiście. Ale faktycznie, jakbym miał nie, to rozumiem. A czy nie potrzebuje czegoś pani może, bo jest żabka, może ja pójść, a mogę coś pani kupić, jak pani by chciała. Jak może pójść? Co by pani nie, chciała? No, chciałam chleb. Idziemy. Zrobimy zakupy. Idziemy, robimy zakupy, chodź. Niech pani bierze, co chce. No nie, to nie mogę tak brać. Nie, nie, nie. Spoko. Kurde, a co pani lubi? Coś wiesz takiego fajnego sobie. Słodycze lubię, bo... O, bierzemy słodycze, już. Kiedy widzę słodycze, to kwiczę. O, ja też. Jesteście naprawdę bardzo wspaniałymi ludźmi. Nie spotkało mnie jeszcze takie coś w życiu, żyjąc już przeszło 60,
8 lat na świecie. I cieszę się, że mogę to zrobić. I jestem teraz bardzo szczęśliwy. Dobrze. Dnia. Ja wam super. Również serdecznie dziękuję. Dziękujemy. I przyjemności. Dziękuję bardzo. O kurde. No to grubo. Bo mi się wydaje w ogóle, tam w ogóle mało przychodzi osób z takich, zewnątrz. Tak, też mi się wydaje. No nie, no 27 zł, no nie opłaca się. Nie, no nie wiem. Ty paczki. Ja pierdzielę. Stało się. Ale tak myślałem, ale byłem pochłonięty autem. No tak. Ojej. Miłego pobytu w Poznaniu, twoje fanki. PS, mamy 22 lata. A ja dostaję mandaty, tak? Bar tylko u nas. Ocena 4,7. 650 opinii. Bardzo dobrze. Wygląda na bogato. Tak, i to już jest, no w porównaniu do poprzedniego baru mlecznego, to jest premium. Więc chodźmy i zobaczymy, co nas tam czeka. Też u dziadków. Dupcy olejem bardzo. Obsługa bardzo fajna, dupcy ciężko olejem, ciężko. Mówiłem tak, bo nie było rosołu z olejem pomidorową, nie było z ruskich. Będziemy mieli porównanie przynajmniej. Tak, no bo to po prostu pomidorowa będzie w tym odcinku. Nie było ruskich, bo już się skończyły, więc wziąłem z mięsem i wziąłem te, co mówiłeś, pancerz. Obsługa na bardzo wysokim poziomie i też przynoszone jest. Też jest przynoszone. Dziękuję bardzo. Zobacz, że to ma bardzo czerwony kolor. A zdecydowanie. Tamte były takie wyblakłe oba, nie? Oprócz koloru zauważalne są też oczka tłuszczu, czyli to jest dobre. Dym, gorące. I w ogóle ona jeszcze tak jakby trochę wrzy w pewien sposób. Ej! Oddycha! No i to jest pomidorowa. O, i to jest pomidorowa, no. Czyli pomidory. Bardzo dobra jest pomidorowa. I makaronik fajnie w ogóle rozgotowany i to dobrze. Norma. Zupa kosztuje 8 zł. Ile? 8. Najtańsza. I nawet tańsza niż ta poprzednia. No nawet nie kosztuje tyle samo, ale smakowo jest niebo, a ziemia. Pyszna jest, po prostu jest pyszna. Jest pyszna, no. Ja. Nie mogę być na żarty jak świnia, ale jak jest dobre, to zjem. Co mam zupą gdzieś? Stary, kompot z mega wkładką. O, słodki? Słodki. Ale bardzo dobry. Może trochę za słodki. Troszkę bym odjął, troszkę tego cukru. Ale jest dobry. Co mam powiedzieć, no nie byle kogo sobie sprowadził na... No, ale jest bebzo, no. I to poda, to zejdź. O, dziękujemy bardzo. To pachnie, aż mi ślina leci z mordy. W ogóle to wygląda jak danie restauracyjne. Tam poprzednim podane jak z chochli, no. A tutaj właśnie. No dobra. Z cebulką przysmażaną. Dobra, sprawdzam. To nie jest typowy pieróg z mięsem. Takiego jeszcze nigdy nie jadłem. No to jest takie kurde, nie wiem, jak spaghetti robisz, takie mięso, po prostu mielone tak delikatnie. Mi to bardzo smakują. Mega dobre są. Bardzo mi smakują. Nie są tak dobre jak u dziadków. To jest najtańsza, czyli 5 sztuk za 15 zł. A to wychodzi 3 zł za pieroga. Kurde, to dużo trochę. Warto za nie tyle zapłacić. Są naprawdę bardzo dobre. Tam trzeba było jeść tą kapustę, żeby było jego mokro w buzi. A tu nie muszę. Żaliśmy całe. Mega pyszne, naprawdę pyszne. Ten bar plasuje mi się jako w ogóle top. Ten bar, najlepszy. Czy ten skabowy pokona skabowego u skaboszczaka u dziadka? Mamy mięsko. W ogóle nie wygląda jak z baru mlecznego, to od razu mówię. Mięso dobre. Smakuje tak jak pachnie, czyli bardzo węgiersko. Popatrz, co tu się tutaj. Bardzo dobre, kurde. Te placki kosztują 23 zł, no to jest w ogóle super. Stary, w restauracji 4 dychy byś zapłacił na pewno. Tak jak Bandura, tak wy widzowie możecie po prostu jeść w tych miejscach i dzięki moim odcinkom po prostu możecie sprawdzać te miejscówki. Powiedziałbym jako wada jednak, że nie można płacić kartą. I dupcy olejem, to też trzeba powiedzieć, no dupcy olejem. Czas na króla, kurde, lecimy. Dobra, muszę się uspokoić. Czas na super skabowego. Mega stary. Mega mi to wyszło. Dobra. Cieniutki jest. No jest bardzo cienki. Jest bardzo cienki. Zjedźmy po prostu, jest fajny smak. Dobry. No lepszy był u Szaboszczaka. No bo tam było jajko. Czy będzie kwaśna, czy bardziej słodka? No, przykiszona. Jeżeli chodzi o cały kształt, no to ten wygrywa. Tam skabowy będzie lepszy u Skaboszczaka. Będzie tam. Wszystko inne jest tu lepsze i ceny też lepsze. Kochani, także no co, jak jesteście z Poznania lub będziecie w Poznaniu, uważam, że naprawdę jest to miejsce godne polecenia. Najbardziej. Skaboszczak też, ale w Skaboszczaku jest trochę drożej. Zależy kto co lubi, to jest tak jak rozmawialiśmy. Z kotletem, nie? Szczególnie, tak, bo tam jest znowu grubszy, taki bardziej pełny. Ten jest taki bardziej fresh, bym nazwał. Fresh, taki jest, tak. Jeżeli jesteś na Starym Mieście typowo, Skaboszczak. Tak jest. Jeżeli możesz przyjechać tutaj troszkę dalej, powiedziałbym, że to. No pierwsze miejsce mamy. Bar mleczny ten pod tymi arkadami, których tam wyszło, że to chodzi o te bony, no to jest ogólnie dętka. Nie polecam tam jeść, nie polecam tego miejsca, dlatego, że możesz zjeść u Grzegorza chociażby, który jest 5 minut z buta i jest taniej i lepiej. I lepiej. Po prostu. Ale Grzegorz bym dał jako trzecie miejsce tego naszego zestawienia jednak. Tak by to wyglądało po prostu. Dziękuję za odcinek i czas na kolejne miasto. Jakie miasto teraz? Pisz w komentarzu. Nara! Pozdro!